Dzień dobry moi drodzy. Jak wiecie, od ponad tygodnia próbuję nagrać film o tej nieszczęsnej sowie, uszatce. No niestety wciąż bez rezultatów. Pojawia się po zmroku, więc na wideo czy na zdjęcia nie ma szans. Więc dzisiaj postanowiłem zrobić film w specjalnym miejscu. Miejscu, którym bardzo lubię. Jest piaszczyste, jest dużo roślinności, krzewów, dzikie róże, jeżyny, trawy. Więc można tutaj naprawdę spotkać fajne ptaki. Jednym z nich jest makolągwa, szczegły, co jeszcze, skowronki. No cała masa innych, ale na tych trzech chcę się skupić. No i zobaczymy, co tam wyjdzie. No co jeszcze? No mam nadzieję, że się uda zrobić ten film o tej uszatce. Póki co skubana nie daje szans mi na nagranie czegokolwiek. No i co jeszcze? No i chciałbym was zaprosić na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Będzie troszkę więcej filmu i zdjęć. Mniej gadania. No i tak to będzie mniej więcej wyglądać. A jeszcze, wiecie co, mam do was prośbę. Fajnie by było, jakbyście napisali mi w komentarzu, jakie filmy chcielibyście oglądać, czy chcielibyście właśnie takie wypady moje w teren i po prostu nagrywanie, jak robię zdjęcia różnym gatunkom, czy bardziej takie techniczne odcinki, jak zrobić ptako, zdjęcia ptaką w locie, jak zrobić takie zdjęcia, takie, owakie. Więc piszcie mi w komentarzach, na pewno spełnię wasze prośby. No i tyle, zapraszam was na odcinek, do zobaczenia. Lotników też mamy. A przy okazji właśnie nagrywam szczegła. O, który przeleciał obok mnie. Podleciały grumane wróbli, zacząłem je nagrywać. Dość pospolity gatunek, ale uwielbiam je fotografować i uwierzcie mi, można im zrobić piękne zdjęcia, szczególnie te w locie. Zaraz wam je pokażę, ale pięknie latają, bardzo nisko nad ziemią. Jestem u dołu górki, więc nie muszę się schylać, łapię je w locie nad ziemią. Naprawdę świetny ptak do fotografowania, polecam. Próbujcie robić zdjęcia wróblom, bo są bardzo fotogeniczne. Znów odleciały makolągwy. I ta czerwień.
Piękne, piękne. Ale piękny świergotek. A jakie miejsce sobie wybrał. Będzie piękne zdjęcie. Wow. Słońce już jest coraz niżej. Niebawem się schowa tutaj za tą górką. Czas już na mnie, wracam do domu pomału. Zajdę jeszcze po drodze na stawy i zobaczę, może uda się jeszcze zrobić tam jakieś zdjęcia. Wrzucę na koniec filmu. Chciałem wam bardzo podziękować. Przywitać nowych subskrybentów. Jeśli oglądacie pierwszy raz ten kanał, subskrybujcie, kciuki w górę, na pewno ułatwi to rozwoju kanału. Jeśli kochacie przyrodę, czemu nie? A ja wam dziękuję, że jesteście i widzimy się następnym razem. Plany na następny film? Nie wiem wciąż. No mam nadzieję, że się uda sfotografować i nagrać tą uszatkę. Jeśli nie, to będziemy robić coś innego. Dziękuję wam bardzo. Jesteście wielcy. Miłego dnia, wieczoru. No i jak zawsze, aparaty w rączki i lecimy w przyrodę odpoczywać. Trzymajcie się. Pa, pozdrawiam.